Siemaneczko, Agrahaj, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na opening 80 pakietów najnowszego dodatku w Hearthstone. Chyba się on nazywa Knights of the Frozen Throne. Naprawdę nazwy są niektóre zbyt długie jak dla mnie. Paczuszki pochodzą od, jak to określił mój Twitch, od dawnego przyjaciela, widza również mojego kanału. 80 zapuszkowanych paczek. Lecimy! Otwórzmy je. Otwórzmy te paczuchy, aż się proszą o to, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Oj. Ja obstawiam, moi mili, że będą tutaj minimum 4 legendy. Dobra, 5. Niech będzie 5. 77 paczka szczęśliwa. Nope. Na razie nic. Okej. No, tak nawet epika mi nie dało. I żadnego pingwinka przede wszystkim, bo będziemy zliczać pingwinki. Ja już zapisałem nawet, że nie będzie, że nie ma zero pingwinków. Pingwinki po prostu są. Na pewno może być zero legend albo zero epików. To naprawdę trzeba byłoby być mega nieszczęśliwym. Jest coś takiego w HS-ie jak ten Picky Timer. Chociaż nie potwierdzili tego w 100% Blizzardzi. W sensie, że na europejski serwer jest dokładnie taki Picky Timer, no nie? Nic takiego bezpośrednio nie powiedzieli, powiedzieli tylko to w kategoriach chińskiego tudzież azjatyckiego serwera bardziej. Tak powiem to nazwać, bo oni tam mają troszeczkę inne prawo, które polega na tym, że muszą podawać bezpośrednio szansę na osiągnięcie jakiegoś wyniku. Był pingwinek, tutaj mi snąłem, już dodaję. No, więc sytuacja jest taka, że my musimy pamiętać o tym, że na europejskim serwerze może być troszeczkę inny pit timer niż w Chinach. Oni tam chyba podali, że wtedy raz na 20 paczek otwierasz legendę, raz na 5 paczek powinieneś otworzyć epika, więc ja już bym tego pit timera złamał, no nie? Bo otworzyłem dokładnie w tym momencie 11 paczek, 69 paczka, lecimy, Kappa Pride. Oh yeah, baby. Cóż to za pierwsza legenda będzie? Nie przedłużajmy. Boom. Garrosh, słodki Garrosh. Przyda się, bo nie mam tego portretu. Zapomniałem tylko wyłączyć powiadomień. Dobra, lecimy. Obsidian Statue. Złota. Rewelacja. To jest 1 plus 1 będzie. I Unwilling Sacrifice. Doomerang również jest spoko. Wydaje mi się, że jak najbardziej okej. Dobra. Więc dwa epiki tam były. Przy czym jeden złoty. No ale cieszę się z tego Garrosha. Pamiętajcie też, że jest wprowadzone. Cosik takiego. Jak ten timer legend, no nie? Że nie możecie otworzyć tej legendy, którą już macie. Chyba że w innej wersji, że jak macie złotą, to możecie nie złotą otworzyć i tak dalej. O, zacząłem od epika. Ultimate Infestation, tudzież Broken karta. Dobra. Naprawdę, druidzi, nawet agro druid zaczął grać Ultimate Infestation, ta karta jest tak chora. Sam grałem takim deckiem przez chwilę, ale nie spodobał mi się kompletnie. To nie umniejsza faktu, że troszeczkę więcej myślenia wymagał niż standardowy taki deczek. Golden Rare'ów nie będę zapisywał, ale to jest fajna grywalna erka. W Big Priest'cie jest otwarta. Miałem jakieś 300 dustu na start, szkoda, że nie pokazałem wam tego, ale rzeczywiście jakieś 200-300 dustu było w mojej kolekcji. Zobaczymy po openingu, przejdę do kolekcji i zobaczymy, ile taki opening daje dustu. Wy oczywiście również możecie porównać ze swoimi wynikami, jeżeli macie policzone swoje openingi. Śmiało piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie również zasubskrybować kanału, bowiem
chciałbym porównać te nasze openingi. Ja praktycznie każdy mój opening zapisuję i powiem szczerze, że to po niektóre osoby tu mają mega farta. Ciekawe jak to u was wygląda. Dobra, no przeciętny na razie ten opening. Bardzo mało epików. Otworzyłem już 25 paczek, to jest 205. I dostałem tylko 3 epiki normalne, 1 złoty, przy czym ten złoty to akurat bardzo grywalny. Ale trzeba przyznać, że złote karty lecą mi do Priesta i złote karty lecą mi w dodatku do Big Priesta albo Highlander Priesta. Śmiechowo. Bo też ostatnio robiłem sobie arenkę i w nagrodach, o, jest już epik, troszkę trzeba było na niego ponarzekać. Dlaczego nie narzekałem na legendy? Ostatnio grając w tych, i też pingwinków bardzo mało, strasznie. Ostatnio grałem w arenkach i przy winach 8, 9, 10 i 11 dostałem złote karty, uwaga, uwaga, do Highlander Priesta. Między innymi Horrora, Power World Horror, między innymi Potion of Madness. I tak się po prostu śmiechowo złożyło. Tutaj między innymi jedna jest z tych aren z Potion of Madness za 8 winów, no nie? Więc Blizzard chce mi coś pokazać, tudzież powiedzieć. Stylu Agra, weź się za Highlander Priesta, a nie tam grasz tymi z Warlockami, tudzież czym innym. No ale ja się nie daję. O, z Cobalt Skype, Kelbane też świetne. Grywalna karta. Na arenie w ogóle świetna sprawa. Robi wam tak duże value. Oh baby. Czyli co? Otworzyłem 30 paczek i na razie legendy dwie, tak? Okej. No, taka kubka z mleczkiem na razie. Na razie w legendach mówi mi Blizzard, że mam grać Warriorem, no nie? Dobra, prawda jest taka, że jest to mój trzeci albo czwarty Rotface. Więc na razie go nie będę palił, jeżeli nie będę potrzebował dustu. Bo nie chcę go otwierać po raz kolejny. Przydałby mi się, chyba jeszcze nie mam portretu. Przydałby mi się portret. Ej, a właśnie, jakbym miał wszystkie legendy pootwierane, to wtedy bym. By otwieranie moich paczek z takiego dodatku nie miało sensu, no nie? Ej, upewnijmy się, bo żeby nie było siary, że tego PT Timera nie niszczę. Huntera sobie ostatnio stworzyłem, więc chyba mam wszystkie portety. Już teraz 500, znaczy nie będę tego tak robił, czyli 580 na start. Legendary. I tutaj z dodatku najnowszego, Frozen Tron. Okej, nie mam Hadronoxa, nie mam Profesora Putricida, nie mam Frostly Jane'y. Okej. Arcybiskup Benedictus już jeden był, też go nie miałem. Murabi. Blood Queen Lanatel. Okej, czyli tak naprawdę to było duża szansa na to, że to dostanę. Arfusa i Prinstal Darama nie mam, a też otwierałem te legendy, więc były po prostu palone. Więc tak naprawdę ja już teraz nie mam zbyt dużo nowych legend do otwarcia, no nie? Więc zobaczcie, rzeczywiście tutaj jest tego już mało. I co, jakbym miał wszystkie legendy Blizzard, co byś wtedy zrobił? Kiedyś rozdawali dusta, no nie? Z tego dodatku. Więc taka ciekawostka. Już teraz jest w tym momencie Disenchant Extra Cards, więc po 35 paczkach, tak? Po 35 paczkach mamy nawet wiem, teraz dopiero będzie 305 paczka, mamy tyle dustu. Bum, 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 bum. Oh yeah! Z tego się chyba najbardziej cieszę. To jest 6 epików plus 2 złote. Ten opening jest sponsorowany przez mojego widza i 80 paczuszek tutaj od niego otrzymałem, z tego miejsca serdecznie mu dziękuję. No dobra, Mindbreaker raczej nie jest kartą, która by tutaj się przydała. Fajnie by była, jakby była w wersji złotej. Wow, dwie złote statuły dostałem. Dwie złote statuły. Więc naprawdę świetny złoty opening. Pingwinków mało, strasznie. Dopiero jeden pingwinek? Więcej legend trafiłem niż pingwinków, kumacie? Dobra, beka. Więcej legend niż pingwinków. Okej.
Oj, tak szybko otworzyłem Marfutka. Ty no, ewidentnie. Pingwinki są legendary do kwadratu. Okej, okay, no to tych legend już zbyt dużo nie zostało do otwarcia. Z tego samego, z tego dodatku. Bardzo możliwe, że już po prostu wszystkie legendy z tego dodatku będę miał. Niebawem. Corpse Taker. Corpse Taker. No, zaczęły w końcu już te... Zaczęły moi mili te epiki w końcu dropić. Jeszcze jedna legenda. No ale złotą byście dali. Dobra, jeszcze narzekam, nie? Otwiera same legendy. Otwiera same legendy. I takie rzeczy się tu dzieją. To ile mi już legend zostało? Morabi jeszcze chyba mam. Morabiego nieotwartego. Arfusa już otworzyłem? Już, o Boże. Za dużo tego wszystkiego. Za dużo. A pingwinków jak nie było, tak nie ma. Ty, no chyba wszystkie legendy otworzymy. Dobra, no jest Morabi. O nim mówiłem. Więc więcej legend niż pingwinków. Teraz muszę się upewnić, czy mam w ogóle jakieś legendy jeszcze. A, to teraz będę złote legendy otwierał. To będzie coś. Teraz zwiększam sobie... Teraz zwiększam sobie prawdopodobieństwo z tego dodatku otwarcia złotej legendy. Hadronox jeszcze tylko został. A, dobra, jeszcze jakieś badziewia. Putricite i Syndragoza. Syndragoza już miałem też. Okej. Okay. Fajnie, fajnie, fajnie. To nawet nieźle bym powiedział. Księciunie jeszcze 3-3 jest. No, trochę tych legend jeszcze zostało. Więc całkiem nieźle, ale halo. Gdzie są pingwinki, się pytam. Odpłynęły gdzieś, ewidentnie. Ale co, czy zapa... O, pingwinek! Bardziej się cieszę z pingwinka niż tych epików. 9 plus 3 złote epiki. No to całkiem niezły wynik. Tutaj dotarła do mnie wiadomość, że jeżeli mamy wszystkie powtórki i złote, wszystkie legendy i złote i normalne, to wtedy jeżeli w waszej paczce miałaby wyskoczyć legenda, to wtedy dostajemy po prostu powtórki, tak? Dropi, tak jak było przed zmianą. Jest Toxic Arrow, więc jest 10 plus 3. Dobra. Soczyście, jeszcze jeden arrow. I jeszcze jeden arrow. No i dzięki uprzejmości mojego widza mam teraz otwarcie 27 paczuszki. Sprawdźmy. Cóż się nam tutaj zapuszkowało w tej paczce. Złota Spreading Plaga. Świetnie, ciekawe będę, czy mogę ją jeszcze oddastować za pełną wartość, bo to była zmiana karty. Wydaje mi się, że chyba, że nie, że to przecież za długo. To powinno być zmienione. Wow, pierwszy raz widzę tego Holfinda w złotej wersji. Fajna karta, ogólnie ciekawy design. Bum, 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 bum. Co? Czysta czterdziesteczka, tak zwany milfik. 40 dustu na propsie. O, zbugowało się. Okej. Okay. I jeszcze żadnego tego pingwinka. Oj, ten wcześniejszy opening, jak otwierałem na wejście nowego dodatku, dawał mi... Ale sypnęło. Dawał mi więcej pingwinków, zdecydowanie. No i jest i Hadronox.
to co, to teraz prawdopodobnie Prince 3-3 zostaje, Syndra Goza, albo Profesor Putricide. Rair, rair. More and more and more. Toxic Arrow, nice. 15 epików już. Przy 50-63 paczkach. Bardzo mało epików, dużo legend. No i co najgorsze, o zgrozo, pingwinków bardzo mało. No. To już taki jest soczysty ten opening, w kategoriach, że już mamy naprawdę wiele kart z tego dodatku. W tym między innymi złotego pingwinka, ale nie na tym openingu. Coś czuję, że w następnej paczce będzie pingwinek. Dajesz, chłopie. Show me your destiny. No, nie ma niestety. Ice Walker, fajna karta, bardzo ciekawa. Mam wrażenie, że jeszcze jej potencjał nie jest wykorzystany w obecnym standardzie. No teraz troszeczkę przeciętniaste te paczuszki. Sądzę, że w ostatniej dziesiątce możliwe, że jeszcze jedna legenda będzie. Więc naprawdę stoczyście z tymi legendami. Oh yeah. Jeszcze jedna epicka karta. Warto, moi mili, zapisywać sobie te wszystkie wasze openingi. Ile otworzyliście tych epików, ile tych legend. Porównywać sobie ze wcześniejszymi, bo śmiem twierdzić, że jest to jeden z moich najlepszych openingów. Wszystkie te openingi zobaczycie na wcześniejszych filmach na moim kanale, o którego zasubskrybowaniu nie zapomnijcie, z tym dzwoneczkiem na górze. No i co, no i łapka w górę też by się przydała, no nie? Jeżeli lubicie takie openingi, chcecie obejrzeć ich więcej, to łapkujcie śmiało. Bum, bum, bum. 5 paczuszek zaraz pozostanie, a to jaki... Ojojku, jejku, ależ fajna, ciekawa paczka. Rozmawiałem o tej karcie, rozmawiałem o tej, dwie do kompletu dostałem. Szkoda, że Dreadlord nie jest złoty, bo chyba jednego już mam złotego. Przydałby się komplet, fajna karta, naprawdę super. Warlock zyskał bardzo dużo, dostając tego typa. Okej. 14 epików niezłotych. Bim, 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 bim. O, jeden epik jest. Jest, jest, jest. I tutaj. Kurczę, żadnego pingwinka. No nie jest to trudno, no. Jak nie chcą dawać pingwinków, to nie, no. Ważne, żeby jeszcze legendę jedną zdropnęli. Chociaż w sumie przez 6 legend to już tak wystarczy. Już wystarczy, nie naginajmy tego szczęścia. Nie naginajmy, powinno styknąć. Ostatnie paczki. At last, but not least. No niestety, tutaj pewnie tylko pingwinek. Czy w ostatniej paczce będzie jakaś legenda? Otwórzmy ją ze spacji. And the winner is... Milf. Milf, Milferinio i nawet bez pingwinka. Więc na 80 paczek otworzyłem 6 legend. 15 epików, w tym 3 złote, żadnej złotej legendy. I tylko 2 pingwinki. Smutałkę. Ile jest Disenchantu? 3375. Na razie nie będę tego klikał, ze względu na to, że możliwe, że jakieś nerfy będą jeszcze wprowadzane. Dopóki tego dustu potrzebować bezpośrednio nie będę, to nie będę go oddustowywał i tego też samego was uczę. Między innymi też na cyklu, w cyklu Laboratorium Hearthstone pomagam wam dustować i zarządzać waszą kolekcją. Dzięki śliczne za oglądanie, nie zapomnijcie o wszystkich socialach, kliknięciu tych łapek, subskrypcji i tak dalej, to naprawdę mi pomaga w rozwoju mojego kanału. No i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, bye bye!